Dzień dobry. Witajcie w moim podcaście o tematyce nie tylko kryminalnej. Dziś, zgodnie z zapowiedzią, przedstawię Wam sprawę z Polski. Jak to zaznaczył słuchacz, który podesłał mi ją, jest ona ciekawa na wielu płaszczyznach. Nie sposób się z tą oceną nie zgodzić. Przeniesiemy się do międzywojnia, a uściślając do roku 1923. Życie w tamtych czasach nie należało do najłatwiejszych. Polska nie tak przecież dawno odzyskała swoją niepodległość i ostatnie miesiące roku, o którym mowa, przyniosły wielu mieszkańcom kraju głód i nędzę. Ceny rosły w zastraszającym tempie i to produktów tak podstawowych jak chleb. Tracący pracę obywatele naszego kraju coraz częściej popełniali samobójstwa. Najzwyczajniej w świecie nie widzieli innego wyjścia z tej patowej dla siebie sytuacji. Nie inaczej było w przypadku podradomskich wsi. W tamtym czasie w okolicy odnotowano liczne przypadki kradzieży. Znikał głównie inwentarz, tak jak kury, krowy czy świnie oraz ciepła odzież. W tych doniesieniach najbardziej wybijają się kradzieże koni. Gdy czytałam o tym, co interesowało złodziei, to pomyślałam, że to takie właśnie kradzieże z nędzy, a nie z chęci wzbogacenia się. Kogo podejrzewano o te występki? Cyganów. Ustalono, że na terenie podradomskich wsi działa grupa składająca się właśnie z cyganów. W niektórych źródłach znalazłam informację, że policja rozpraszała w tamtym czasie cygańskie tabory, ale nie byłam w stanie tego zweryfikować. W każdym razie w wyniku działań policji aresztowano kilku cyganów, w tym pewnego 40-letniego mężczyznę. I właściwie to nic więcej o nim nie wiem. Jedynie to, że miał 40 lat i był mężem i ojcem. No i co w tym niezwykłego, zapytacie? Pewnie w tamtym czasie aresztowano wielu takich mężczyzn. Po co wspominać o jakimś drobnym złodziejaszku kradnącym kury, a w porywach szkapy? Cierpliwości. Był początek grudnia, gdy mąż Marianny Dolińskiej trafił za kratki. A że był jedynym żywicielem rodziny, to kobieta została sama z czwórką dzieci. Kim była Marianna Dolińska? Prócz tego, że była cyganką, to wiemy o niej, że urodziła się w 1891 roku i była nieślubną córką niejakiej Aleksandry Dolińskiej. W chwili, gdy rozegrał się dramat, miała 32 lata. Nie mam pojęcia, dlaczego nazywała się Dolińska. To znaczy, rozumiem, że otrzymała takie nazwisko jako dziecko nieślubne po swojej rodzicielce, ale przecież była mężatką. Więc nie umiem wyjaśnić, dlaczego nie nosiła nazwiska męża. Jeśli ktoś potrafi rzucić nieco światła na tę kwestię, to poproszę. Będę wdzięczna. No dobrze, ale wracajmy do wydarzeń z grudnia 1923 roku. Zrozpaczona kobieta została sama z czwórką dzieci, bez środków do życia. Błąkała się z nimi po zamarzniętych bagnach między wsiami Antoniówka, Dąbrowa Kozłowa i Siczki. I tu mamy kolejną rzecz, która jest w tej historii niejasna. Dlaczego kobieta została sama? W źródłach znalazłam, że przed aresztowaniem męża mieszkała pod wsią Antoniówka wśród cygańskiej społeczności. Co takiego się stało, że nie został jej nikt i błąkała się po tych bagnach? Przecież samo aresztowanie męża nie sprawiło, że nagle zniknęli z jej życia inni członkowie taboru. Może to przez te wspomniane w źródłach akcje rozpraszania taborów cygańskich przez policję? W jednym ze źródeł wyczytałam, że cyganie zimą nie podróżowali, ale za to zatrzymywali się często nie w taborze, lecz dzielili się i zatrzymywali u znajomych mieszkańców wsi i tam pomagali w gospodarstwie, co zapewniało im miejsce noclegu i przeżycie. Tyle, że rok 1923 był ciężki dla wszystkich, więc ludzie mieli problem, żeby wyżywić siebie i swoje rodziny. A skoro miała mieszkać pod wsią wraz z innymi cyganami, to zrozumiałam, że mieszkali jednak w taborze. I to sprawia, że wracam do punktu wyjścia i pytam siebie, jak to możliwe, że Marianna została całkiem sama z dziećmi i błąkała się po tych bagnach. Kobieta popadała stopniowo w coraz większą rozpacz i desperację. Nie widząc żadnej drogi i żadnego innego rozwiązania, w tym obłąkańczym stanie dopuściła się rzeczy potwornej. Chcąc zaoszczędzić swoim dzieciom okropnej agonii śmierci głodowej, przywiązała je do drzewa i powiesiła. Była zimna noc 11 grudnia, a właściwie to raczej wieczór, bo do zdarzenia doszło około godziny 20. Najmłodsza Zofia miała 6 miesięcy, a najstarszy Stefan 7 lat. Antoni miał 3 latka, a Bronisława 5. Policja nie musiała szukać kobiety. Zrozpaczona matka sama się do nich zgłosiła następnego dnia i do wszystkiego się przyznała. Grozy temu wydarzeniu dodaje zapisane wspomnienie jednej starszej cyganki, która była dzieckiem, gdy doszło do tych wydarzeń.
Otóż kobieta słyszała, jak dorośli wspominali, że po aresztowaniu męża Marianna pytała na posterunku, gdzie go aresztowali, co ona ma teraz zrobić ze swoimi dziećmi, bo przecież sobie nie poradzą. A jeden z policjantów jej odpowiedział, że jak nie wie co zrobić, to niech je powiesi. A że kobieta była chora, to gdy doszła do kresu wytrzymałości, zwyczajnie zrobiła, co jej policjant poradził. Nie wiem, na ile wspomnienie jest prawdziwe, być może to tylko legenda, ale sami przyznacie, że mrozi krew. Co było dalej? Mariannę aresztowano, a że jej czyn wymykał się pojmowaniu, to skierowano ją na badania psychiatryczne. Podczas obserwacji zauważono u kobiety częste zmiany nastroju. Przechodziła ze skrajności w skrajność, od ataków szału po otępienie. Przejawiała też skłonność do autoagresji. Psychiatrzy stwierdzili u niej chorobę afektywną dwubiegunową, która w tamtych czasach nosiła bardzo efektowną nazwę – psychoza szałowo-posępnicza. Dolińska została umieszczona w Tworkach na bezterminowe przymusowe leczenie. W szpitalu jej lekarzem prowadzącym był najbardziej znany polski psychiatra tamtych czasów – Witold Łuniewski. Kilka lat później napisze o niej, że jej czyn był próbą rozszerzonego samobójstwa. Kobieta zmarła 5 lat później, w 1928 roku w Tworkach właśnie, i została pochowana na szpitalnym cmentarzu. No i to tyle. Niewyobrażalna tragedia. Bardzo smutny los chorej kobiety i jej dzieci. Chwila, a co z fotografią, zapytacie? Przecież w tytule jest fotografia, a o niej nie było ani słowa. Ano, bo to byłby koniec, gdyby na miejscu zbrodni nie udokumentowano zdarzenia. Robienie takich zdjęć w tamtych czasach było wprawdzie zalecane przez podręcznik Służba Śledcza, ale nadal niestandardowe. Zdjęcie macie w źródłach. W podcaście nie będę go publikować, gdyż jest zbyt drastyczne. I od razu też ostrzegam, jeśli jesteście nadwrażliwi na pewne obrazy, to nie radzę go oglądać. Zdjęcie powieszonych dzieci Dolińskiej powinno było zostać w policyjnych aktach, ale mimo niewątpliwej makabryczności zostało opublikowane. Gdzie? Po raz pierwszy w roczniku psychiatrycznym z 1928 roku. Witold Łuniewski, który jak już wiecie był lekarzem prowadzącym Dolińskiej, zamieścił w piśmie artykuł pod tytułem Psychoza szałowo-posępnicza w kazuistyce sądowo-psychiatrycznej. Łuniewski opisywał przypadki zbrodni dokonanych przez chorych, a wśród nich znalazła się również zbrodnia Dolińskiej oraz zdjęcie wykonane na miejscu zbrodni. To właśnie w tym artykule pojawia się teoria o rozszerzonym samobójstwie, które nie zostało dokończone. Na tym jednak nie koniec, ponieważ 20 lat później, w 1948 roku, fotografia ukazała się w podręczniku medycyny sądowej dla studentów i lekarzy. Autorem podręcznika był profesor Uniwersytetu Warszawskiego Wiktor Grzywo-Dąbrowski. Właściwie to w obu publikacjach są dwa zdjęcia tego samego zdarzenia. Widać, że to są te same dzieci, ale fotografie różnią się perspektywą. Jeśli pokusiliście się jednak o zerknięcie do źródeł, to widzicie, że fotografia powieszonych na drzewie dzieci Dolińskiej jest bardzo sugestywna i łapie za serce. Te właściwości chcieli w 1941 roku wykorzystać Niemcy w swojej gadzinówce Nowym Kurierze Warszawskim. 2 lipca podali tam nieprawdziwą informację, że zdjęcie przedstawia ofiary bolszewików z 1919 roku. Na drzewie miała wisieć rodzina polskiego sołtysa, żona, na zdjęciu niewidoczna, i dzieci. Do zdarzenia miało dojść w wiosce pod Wołkowyjskiem, a tekst nosił propagandowy tytuł Tak walczą bolszewicy. Już 10 lipca podziemny biuletyn informacyjny opublikował sprostowanie tej fałszywki. Wyjaśniając, że zdjęcie przedstawia ofiary dzieciobójstwa dokonanego przez szaloną matkę i nie ma absolutnie nic wspólnego z Sowietami i ich barbarzyństwem, gdyż pochodzi z zakładu medycyny sądowej. Nikogo chyba nie dziwi, że hitlerowska propaganda posunęła się do fałszerstwa. Co jest jednak dla mnie o wiele bardziej niepojęte, to dalsza kariera zdjęcia, bo to nie koniec. Nie wiem, jaki tu zaszedł fikołek dziejowy i jak to się stało, że w 1993 roku w trzecim numerze wrocławskiego pisma Na Rubieży zostało ono wykorzystane jako ilustracja do artykułu i podpisane Dzieci polskie zamęczone i pomordowane przez oddział UPA w okolicy wsi Kozłowa w województwie tarnopolskim jesienią 1943 roku. I nawet podano, że pochodzi ze zbioru doktora Stanisława Krzaklewskiego. A przecież już wiemy, że jedyną prawdziwą informacją pod tym zdjęciem jest ta jesień.
No pora roku się zgadza, ale do zdarzenia doszło 20 lat wcześniej, dzieci powiesiła ich własna, nieszczęsna matka, a co więcej, to nie były nawet polskie dzieci. Myślicie, że ktoś tą błędną informację zdementował? No nie, nic z tego, a przynajmniej nie w tak krótkim czasie jak państwo podziemne w przypadku Niemców. Na sprostowanie tej pomyłki trzeba było poczekać 14 lat i w tym czasie błąd był powielany. W 1994 roku fotografia znalazła się w książce Jerzego Węgierskiego pod tytułem Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa z podpisem Zamordowane przez oddziały SS Galicja dzieci polskie w rejonie Kozowej, powiat brzeżański. Tym razem zdjęcie miało pochodzić ze zbiorów W. Załogowicza. W 2003 roku historyk amator i dokumentalista dr Aleksander Korman wydał album fotograficzny pod tytułem Ludobójstwo UPA na ludności polskiej, a na jego okładce co? Dzieci Dolińskiej. Ze wszystkich możliwych zdjęć na okładkę trafił fake. Niewiarygodne, prawda? I żeby było jasne, ja w żaden sposób nie usprawiedliwiam ani UPA, ani jakiejkolwiek innej formacji zbrojnej mającej na rękach krew niewinnych ofiar. Rozliczanie historycznych zaszłości nie jest tematem tego podcastu. Tu chodzi tylko o tę jedną fotkę, która zrobiła niesamowitą karierę jako coś, czym nie była. A na publikacjach się nie skończyło. W 60. rocznicę rzezi wołyńskiej w Przemyślu odsłonięto pomnik oddający hołd polskim ofiarom ukraińskiej powstańczej armii. I zgadnijcie co? Jeśli pomyśleliście, że miał coś wspólnego z naszym zdjęciem, to macie rację. Pomnik obok krzyża zawierał też kamienną rzeźbę związanych drutem dzieci wiszących w identycznej pozycji, co te na fotografii. Ale chwila! Jakim drutem? Już spieszę z wyjaśnieniem. Otóż w publikacjach podających, że dzieci były ofiarami UPA, pojawiła się trzecia, zniszczona wersja zdjęcia. Powstałe na starej fotografii zagniecenie, tworzące jasną linię, wzięto mylnie za drut kolczasty. Rzeźby zdjęto w 2008 roku, być może po pewnej publikacji, o której za chwilę opowiem. W 2007 roku powstał projekt pomnika ofiar ludobójstwa OUN UPA. Po licznych protestach wstępnie zaakceptowany projekt został ostatecznie odrzucony. Projekt przedstawiał 5-metrowe skrzydlate drzewo, do którego przybite były małe dzieci. Artystyczna makabra. Wspomniałam o pewnym artykule i o tym, że na zdementowanie fałszywki trzeba było poczekać. W 2007 roku w dodatku do Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Ady Rutkowskiej i Dariusza Stali pod tytułem Fałszywy opis, prawdziwe zbrodnie. Artykuł pokazuje jasno, skąd pochodzi zdjęcie i że nie ma fizycznej możliwości, by było tym, za co jest uważane. Jednocześnie autorzy nie stawiają zarzutów, ponieważ wierzą, że intencje były dobre i ludzie, od których pochodziła informacja, byli przekonani o jej prawdziwości, a nie jest możliwe wyśledzenie, kto jako pierwszy podał błędne informacje odnośnie zdjęcia. Można jedynie spekulować. W każdym razie ja również przychylam się do tego, że informacje pojawiające się od 1993 roku nie były świadomym wprowadzaniem w błąd, tylko wynikały z niewiedzy. Teraz już jednak wiemy, że fotografia nie ma nic wspólnego z UPA, więc wydaje mi się, że warto znać prawdę i o niej pamiętać. Tym bardziej, że jest wystarczająco dużo prawdziwych dowodów dokumentujących działanie tej organizacji. Historia Marianny i jej dzieci jest tragiczną historią rozpaczy z ubóstwa. Skrajna nędza, a także nieleczona choroba doprowadziła do czegoś niewyobrażalnego. Dlaczego nikt im nie pomógł? Na to pytanie nie znamy i nie poznamy odpowiedzi. Bieda i obojętność to zabójcza mieszanka. Nie bądźmy więc obojętni. Tego Wam i sobie życzę. Do usłyszenia za tydzień.